bardzo zawsze byłem związany z Kościołem katolickim i bardzo gorąco odbierałem wszystkie sprawy, które się tam działy. I w latach 50. Uczęszczając stale do Kościoła Świętej Anny w Krakowie, poznałem Jurka Ciesielskiego, obecnego sługę Bożego, który tam służył do mszy księdzu biskupowi Pietraszce. I zaprzyjaźniłem się z nim. I potem poprzez niego poznałem szereg osób, które później utworzyły tak zwane środowisko Karola Wojtyły, ówczesnego biskupa krakowskiego. Otóż właśnie poprzez Jurka Ciesielskiego poznałem właśnie te osoby i także zacząłem dzięki jego znajomości brać udział w spotkaniach różnych, które się odbywały w różnych miejscach w Krakowie i były związane z omawianiem różnych spraw naszej społeczności i Kościoła. Później coraz bliżej właśnie ta współpraca się zawiązywała z biskupem ówczesnym Karolem Wojtyłą i stałem się aktywnym członkiem tych ludzi, którzy organizowali krakowski synod. Synod krakowski, gdzie właśnie wówczesny biskup krakowski próbował wciągnąć wielu świeckich do bliższej współpracy z Kościołem i w tych warunkach, które były w ówczesnej Polsce ludowej, żeby ta współpraca nawiązywała się bliżej, bez jakichś, bo nie można było zakładać organizacji katolickich wówczas, to było niemożliwe, ale żeby na zasadzie takiej społecznej współpracy z Kościołem więcej ludzi wciągnęło się w tą współpracę ze swoimi parafiami i z wprowadzaniem etyki chrześcijańskiej do życia społecznego. Więc ja w tym brałem udział. Zresztą pamiętam do dziś sceny takie, jak były spotkania tych przedstawicieli tych kół synodalnych, które były w całej archidiecezji krakowskiej. Na tym samym obszarze były zakładane koła synodalne i przedstawiciele tych kół przyjeżdżali, żeby porozmawiać ze sobą i z Karolem Wojtyłą. I to wszyscy siedzieli na tej dużej sali tam w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie. Rozmawiali, zabierali głos, a nasz opiekun siedział z boku przy oddzielnym stole i patrzyłem, że on tam przegląda różne jakieś pisma, coś pisze, coś tego, myślę sobie, to on chyba nie słucha tego, co my mówimy, zajmuje się czymś innym, bałem się, co to jest tak za pierwszym tym spotkaniem. Potem spotkanie się skończyło i słuchałem, jak on we wspaniały sposób podsumował to wszystko, o czym mówiliśmy i te wszystkie problemy, które zostały poruszone. Czyli on miał wspaniałą podzielność uwagi. On słuchał tego wszystkiego, przejmował się tym i potem o tym mówił. No więc w tym synodzie krakowskim uczestniczyłem bardzo aktywnie. Napisałem zresztą takie vademecum dla zespołów synodalnych, tych, które były zakładane przy parafiach. Ono było wydane zresztą przez kurię dwukrotnie. I potem także poprzez tą właśnie znajomość z Jurkiem Ciesielskim, obecnym sługą Bożym,
Też brałem udział w różnych wycieczkach, które wspólnie organizowaliśmy. To były wycieczki rowerowe w okolice Krakowa, a ja dużo jeździłem na rowerze w tym czasie, więc to mi bardzo odpowiadało. I tam gdzieś potem obozowaliśmy, rozmawialiśmy o różnych sprawach, także o tych ważnych, które się działy. I potem także w spływach kajakowych. No, w tych spływach kajakowych to nie we wszystkich brałem udział, dlatego że przez pewien czas byłem poza Krakowem, byłem na studiach magisterskich w Łodzi, w Politechnice Łódzkiej, więc byłem poza Krakowem, a z kolei w okresie wakacji, które miałem, to wzięto mnie do wojska na szkołę oficerów artylerii w Toruniu, więc cały czas byłem poza Krakowem. No, ale tu w Krakowie spotykaliśmy się i w szeregu wycieczkach jednak brałem udział. I w roku 57 już tak byłem blisko znałem księdza Karola Wojtyłę, że przedstawiłem w lutym 57 roku, przedstawiłem swoją świeżo poznaną narzeczoną, bo stała się narzeczoną bardzo szybko po tym, jak poznaliśmy. Od razu się zakochałem, muszę się wyznać. Ślub rok później mieliśmy. Już potem razem uczestniczyliśmy w rekolekcjach prowadzonych przez właśnie biskupa Karola Wojtyłę u świętego Floriana. To właśnie w 57 roku, to jeszcze przez księdza Karola Wojtyłę były prowadzone. Bardzo, bardzo byliśmy przejęci tymi rekolekcjami, mnóstwo one nam dały duchowo. I w ten sposób rozwijała się też jakaś bliskość i znajomość z całym gronem ludzi, którzy uczestniczyli w tych kontaktach. W ten sposób się tworzyła taka grupa, która później właśnie była nazywana środowiskiem. No i właśnie w roku 60. Piątym pojechaliśmy na taki spływ kajakowy. Tam dużo zdjęć zrobiłem. Właśnie wspólnie z Karolem Wojtyłą byliśmy na tym spływie i także z Ciesielskimi. No i tak na tych licznych spotkaniach, bo to były rekolekcje, spotkania w kurii, spotkania także z dziećmi odbywały się tam. Doszło aż do tej chwili, kiedy nastąpił wybór naszego biskupa krakowskiego na Ojca Świętego. Pamiętam zresztą takie spotkanie, wzruszające spotkanie, które było w Rzymie, gdzie byli zaproszeni właśnie przez Ojca Świętego przedstawiciele Polonii zagranicznej. To było wzruszające spotkanie. Tam miałem zresztą referat też na tym spotkaniu. Potem wspólnie pojechaliśmy do Monte Cassino obejrzeć, tam pomodlić się na cmentarzu polskich żołnierzy. I tak rozwijała się ta nasza przyjaźń i bliskość do Ojca Świętego. Także kilkakrotnie przyjeżdżaliśmy oboje z Martą do Rzymu i byliśmy tam przyjmowani. No, ostatnia taka nasza większa wyprawa
To był w 99 roku, w lutym. Pobyt w Rzymie nas obojga z naszą wnuczką, już wtedy dość dużą, Faustyną, naszą wnuczką, którą przedstawiliśmy Ojcu Świętemu. I tu mamy dużo zdjęć z tego spotkania. No oczywiście za każdym razem, kiedy Ojciec Święty przybywał do Polski, zawsze była jakaś możliwość spotkania się z nim. No, pierwsza wizyta w czerwcu 79 roku, to mnie tak poruszyła, że napisałem taki wiersz, który, to zresztą później napisałem, który wspominał to. 10 czerwca roku pańskiego 1979. I wyszedł lud na wezwanie proroka, a był to wczesny ranek czerwcowego dnia, godzina szarości przed wschodem słońca, gdy ulicę jeszcze pokrywał mrok. Szli ze wszystkich stron ogromnym tłumem ku miejscu spotkania. Szli w milczeniu, nie było gwaru głosów, a tylko szmer kroków, szmer kroków. Szli zamyśleni, jakby robiąc rachunek sumienia i nie wiedzieli, że mijają bramę wiodącą do nowego czasu, do innego losu, do nowej próby. Nie wiedzieli, choć może przeczuwali, że jest to ich dzień wyjścia z ziemi egipskiej, z mrocznych zaułków niewoli, podłości, na pustynię oczyszczenia, na 40 lat wędrówki, na zmagania z głodem, pragnieniem, z jadowitymi wężami fałszu i zdrady, przeciw włóczniom Amalekitów, potędze złotych cielców, robactwu gnijących sumień. Gdy prorok wyciągnął nad nimi ręce, błogosławiąc ich na drogę, nie wiedzieli, jak długa jest droga. Nie wiedzieli, że trzeba będzie zbierać z ziemi okruchy strzaskanych tablic prawa, ciała męczenników, perły deptane przez wieprze. Mijają lata. Trwa pochód rozpoczęty tamtego dnia w mroku poranka i trwa błogosławieństwo uniesionych wysoko rąk proroka, przekazujących ducha i moc, przynaglających, by iść przed siebie ze świadomością celu. Rowerowe wycieczki były nie tak daleko, bo to w okolicach Krakowa, a więc nie gdzieś na duże odległości, bo to jednodniowe były przeważnie wycieczki. I potem siedząc, czasem przy ognisku, czasem tylko przy jakiejś herbacie z termosu, rozmawialiśmy o tych różnych sprawach, które nas w tym czasie jakoś poruszały. O tych sprawach, jak Kościół się tutaj może oprzeć tym różnym naciskom komunistycznych rządów, które chętnie by go widziały w ogóle do minimum zredukowanego. Jak rozmawiać z ludźmi z archidiecezji o tych sprawach. I to były te wycieczki rowerowe, a także były takie wycieczki, na przykład jak wyjeżdżaliśmy gdzieś pociągiem w góry i potem szliśmy jakąś trasą górską. I po drodze rozmawialiśmy. Po drodze rozmawialiśmy właśnie o tych różnych sprawach, które interesowały naszego duszpasterza i interesowały nas z punktu widzenia tego, co my możemy zrobić, żeby pewne rzeczy tutaj, które się dzieją złe, naprawić, żeby wciągnąć więcej ludzi do czynnego udziału w tych działaniach Kościoła. No więc tak ogólnie to były takie jakie formy życia środowiska, w których uczestniczyliśmy i w których częściowo uczestniczymy nadal, prawda? No oczywiście wiek w tej chwili już nie pozwala jeździć na rowerowe dalekie wycieczki,
Ale no to były przede wszystkim tak, spotkania kolędowe. To odbywamy co roku też. I dopóki Ojciec Święty żył, to zawsze Danusia Cieślewska nas łączyła telefonicznie w czasie takiego spotkania. Także mogliśmy chwileczkę porozmawiać. Mówiliśmy często o naszych sprawach rodzinnych, no bo to rodziły się nowe dzieci, potem zaczęły się rodzić wnuki, więc to rodzina się rozrastała, no więc chcieliśmy coś o tym też odpowiedzieć tak bezpośrednio. No a czasem poruszaliśmy też takie sprawy właśnie jakieś społeczne, polskie, ważne, bo on zawsze słuchał tego chętnie i często się włączał do rozmowy na te tematy. Więc tak wyglądały. No nigdy te rozmowy w czasie jego wizyt tutaj no i także w Rzymie nie były zbyt długie, no bo jego obowiązki już nie pozwalały mu na takie długie spotkania. Ale zawsze jednak to spotkanie było krótkie i takie gorące, pełne uczuć i pełne takich przyjaźni gorącej. I jak wybieraliśmy się jeszcze na te piesze i rowerowe wycieczki, no to szliśmy grupą wszyscy razem i zwykle przez cały czas rozmawialiśmy właśnie o tych różnych sprawach, które nas interesowały. A ponieważ to było jeszcze w tym okresie takim trudnym dla Kościoła, więc było o czym rozmawiać, było o czym rozmawiać. I wspólnie jakoś zastanawiać się, jak tu się nie dać, jak coś dobrego wnieść w tą społeczność archidiecezjalną. Natomiast potem na kajakach to było tak, że Ojciec Święty, jak byliśmy, obozowaliśmy gdzieś, to on często brał brewiarz i wypływał na jezioro i tam się modlił w kajaku, w tym otoczeniu pięknym wody, roślinności. Natomiast w samym obozie, no to przed którymś namiotem zbieraliśmy się zwykle o jakiejś porze dnia, żeby porozmawiać właśnie o tych sprawach, które dotyczyły i naszych rodzin, i naszych tych zainteresowań społeczno-religijnych. To było wszystko w taki sposób powiedziane, że dochodziło właśnie do wnętrza człowieka. I to on zawsze jakoś nawiązywał do problemów, które ludzie mają. Znał tych ludzi, bo z nimi się ciągle kontaktował. Więc wiedział, co ich porusza, co ich boli, co jest ich jakimś ważną sprawą dla nich i umiał szukać jakoś dla nich rady, jak się zachować, jak ustosunkować się, co można zrobić, żeby coś było lepiej, jak jest coś źle, żeby coś było lepiej. To był ten sam człowiek, tylko często po prostu jego pole widzenia było znacznie szersze, prawda? Także w rozmowie z nim słyszało się, jak nawiązywał do jakichś spraw znacznie szerszych, o skali nawet światowej, które widział które go bardzo poruszały. Było to dla nas tak radosne i wspaniała wiadomość, że no, wzruszeni byliśmy niesamowicie, niesamowicie. To chyba była wiadomość podana przez radio, pierwsza ta nasza, pierwsza ta odebrana, podana przez radio. No i to bardzo, bardzo nas
Bardzo nas wtedy poruszyło, tak. No też oczywiście zrozumieliśmy, że to wpłynie też na zmniejszenie częstotliwości kontaktów, no bo tu będzie miał cały świat przed sobą. Zresztą śledziliśmy te pielgrzymki jego wspaniałe, jak on te w różnych częściach świata, jak ludzie po raz pierwszy w taki sposób spotykali się z duszpasterzem katolickim i słuchali jego przemówień, jego kateches. Dla wielu to, jak słyszeliśmy potem pośrednio, to było olbrzymie przeżycie. Na przykład jak w Ameryce Południowej także, to ci ludzie tam przeżywali to niezwykle. Ja zresztą słyszałem, później też będąc w Ameryce Południowej, bo tam spędziłem kilka miesięcy właśnie w związku z tymi rakietowymi sprawami, bo tam w Argentynie była jedna ze stacji właśnie sondażu rakietowego atmosfery amerykańskiej sieci rakietowej. Ja tam przez 2 miesiące byłem, współpracowałem z tymi ludźmi, tam mieszkałem w Buenos Aires, a dojeżdżałem co tydzień razem z nimi do tej stacji i tam odstrzeliwaliśmy rakiety amerykańskie. A potem jeszcze byłem miesiąc w Stanach Zjednoczonych, więc to wszystko tam były właśnie informacje, jak oni ogromnie przeżywali tam to, że ktoś taki stał się tym kierownikiem Kościoła katolickiego i że w taki sposób potrafi mówić do ludzi, w taki bliski i tak, że wynika z tego, co on mówi, że on tak zna życie ludzi. Że on nie jest jakiś gdzieś tam na wysokościach oddzielony, tylko że to jest ktoś, kto zna życie ludzi i zna ich sprawy, ich troski, ich bóle, ich radości i że potrafi o tym mówić. To oni widzieli to jako wspaniałą rzecz. Będąc tam na tych spotkaniach masowych, na Błoniach na przykład, myśmy odczuwali też to, że jest jakaś taka atmosfera, że ludzie, masa ludzi to przeżywa. Nie tylko my, jako bliscy przyjaciele, ale że to jest coś, jakieś wielkie przeżycie dla całej masy naszych rodaków. No przede wszystkim odczuwaliśmy to jako Boży palec w kierunku Polski. Boży palec w kierunku Polski. Bo to było przecież wszystko tak, no nikt się tego nie spodziewał. Od lat sami Włosi. I nagle Pan Bóg sprawił, że Polak. I potem ten Polak, no potrafił się tak dać poznać całemu światu. Przecież we wszystkich częściach świata był i wszędzie nauczał i wzruszał serca tysięcy, milionów ludzi. Więc to było dla nas jakieś takie Boże wezwanie w kierunku Polski. Słuchajcie, dałem wam tutaj papieża. Idźcie teraz wy też tą drogą. Że jest to jakieś także wezwanie dla nas, że jest to jakieś takie ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie, któremu trzeba jakoś sprostać. Że trzeba być lepszymi, że trzeba być... No, sam osobiście no, starałem się to właśnie jak to... przez uczestnictwo w tych różnych organizacjach, różnych spotkaniach międzynarodowych, gdzie mogłem coś powiedzieć na ten temat. No, póki się dało, to właśnie starałem się to nieść także między ludzi gdzieś,
także poza Polską. No a tutaj no to no teraz no mamy już swoje lata, no ja mam 76 rok, więc już wiele ograniczeń, już wielu rzeczy nie mogę zdziałać, no ale chciałbym jakoś zostawić te jakieś dokumenty, jakieś świadectwa, jakieś przynajmniej tego, cośmy przeżyli, co nam zostało dane, ten dar Boży jakiś wielki, który Pan Bóg na nas zesłał. To już było wcześniej, no już zbieraliśmy się na błonie, no modliliśmy się w tym tłumie całym, ale już widać było, że to idzie wszystko w tym kierunku. No bardzośmy to przeżywali smutno, a z drugiej strony no wiedzieliśmy, że to narodził się nowy święty. Tu jest tyle argumentów za tym, żeby ten człowiek już został świętym. Modlimy się zresztą z żoną codziennie o to. Modlimy się w intencji trzech naszych przyjaciół właśnie. Ojca Świętego Jurka Ciesielskiego i biskupa Pietraszki, żeby oni znaleźli się kiedyś na ołtarzach. Wszyscy są już sługami Bożymi, prawda? I nie wszyscy tak dużo zrobili w życiu, żeby ludzi, siebie i ludzi zbliżyć do Boga. No trzeba. Tylko właśnie więcej nam trzeba tych takich misjonarzy, którzy między ludźmi by te wartości jakoś propagowali i przyciągali do nich. Bo tak wiele jest teraz rzeczy, które przyciągają ludzi w zupełnie odwrotnym kierunku. To jest wielki problem, wielka sprawa, wielkie zadanie dla wszystkich wierzących w Polsce. Powinni jakoś porozumieć się między sobą, znaleźć formy działania, które są na ten czas dobre. Tak jak znajdowaliśmy formy działania w okresie synodu krakowskiego i synodu ogólnopolskiego, znajdowaliśmy pewne określone formy działania, które trafiały do ludzi wtedy. Teraz trzeba trafić do ludzi współczesnych. No my już starsi, już mniej się w tym orientujemy. No trzeba młodszych ludzi, którzy właśnie jakoś się za to wezmą. I trzeba, żeby ci ludzie się znaleźli, żeby się przejęli tą swoją misją. Bo to jest wielka misja naprawdę. To wezwanie. Tą sytuację naszą obecną tak może opisuje w jakiś sposób ten wiersz, mój krajobraz po cudzie. Wprawdzie napisany w roku 96, ale wydaje mi się, że bardzo aktualny na dzień dzisiejszy. Widzieliśmy, czego inni nie widzieli. Słyszeliśmy, czego inni nie słyszeli. Doznaliśmy w wielkim tłumie łaski zesłania ducha, wichru, płomieni, rozwiązania języków, gdy niebo otwarło się na chwilę i ożyła ziemia, ta ziemia. Przypadło nam to w udziale, choć nie zasłużyliśmy niczym, nie zdołaliśmy udźwignąć objawienia. Wołaliśmy Hosanna, wznosiliśmy ręce, a potem zmęczeni zapadliśmy w sen, bo oczy nasze były obciążone. Znów schylamy głowy pod całunem mroku. Kołyszą nas dźwięki chocholej muzyki. Manna z nieba rozsypała się w proch, zżerają ją wieprze. Herold zgubił gdzieś swój złoty róg i żebrzy na rogu ulicy, by przeżyć jeszcze jeden dzień. 10 sprawiedliwych, jeśli są, niech błagają o grom przebudzenia. Niech wstaną zmarli i wejdą do miasta, rozerwą zasłonę ołtarza.
łuski z oczu niech spłucze deszcz, ulewny deszcz z otwartego na chwilę nieba.